zmian, które dzięki tej koncepcji decentralizacji można byłoby wprowadzić w takim liberalnym województwie, to po pierwsze obniżenie i uproszczenie podatków, ale jednocześnie sprawienie, żeby te podatki były powszechne, a nie unikane przez różne grupy społeczne, na przykład. Jednocześnie w Polsce myślę, że jest ogromna przestrzeń do tego, żeby w przyszłości z konsolidacji być może różnych środowisk powstała taka profesjonalna partia liberalna. Agata Kępa, Marek Tatała. Witam bardzo serdecznie na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj po raz kolejny będziemy rozmawiać o publikacji Umówmy się na Polskę. Chadeckie, konserwatywne, lewicowe, progresywne i liberalne. O takich województwach marzeń można przeczytać właśnie w tej publikacji Umówmy się na Polskę. Publikacji inkubatora umowy społecznej. To ostatnie liberalne opisali Marek Tatała, Leszek Stypułowski i Marcin Zieliński. No i właśnie dzisiaj, jak możecie się domyślać, z panem Markiem będę rozmawiała o tym liberalnym województwie marzeń. Jakie ono w skrócie jest? Dziękuję bardzo za zaproszenie i faktycznie reprezentuję tutaj przedstawicieli województwa liberalnego, które w samej książce zostało usytuowane w Wielkopolsce, więc duża część akcji tej fabularyzowanej, która się też w książce pojawia, dzieje się w Poznaniu. No jest to województwo, które na pewno bardzo mocno stawia na wolność gospodarczą, na przedsiębiorczość, na takie uwolnienie energii przedsiębiorczych mieszkańców województwa, ale także pracowników, tak aby ta gospodarka dobrze się rozwijała. No takie filary zmian, które dzięki tej koncepcji decentralizacji można byłoby wprowadzić w takim liberalnym województwie, to po pierwsze obniżenie i uproszczenie podatków, ale jednocześnie sprawienie, żeby te podatki były powszechne, a nie unikane przez różne grupy społeczne, na przykład do podatków dochodowych włączani są rolnicy. To także duży poziom prywatyzacji. Ta koncepcja pozwala na przekazanie dużej części majątku państwowego, udziału w spółkach Skarbu Państwa władzom lokalnym i wielkopolskie władze tego województwa liberalnego decydują się na sprzedaż dużej części majątku, który został im przekazany, czy przekształcenie niektórych podmiotów, tak zwane spółki non-profit, aby działały, no, powiedzmy, quasi-komercyjnie, ale jednak nie z nastawieniem na zysk, więc ta prywatyzacja to jest drugi ważny filar. Trzeci to taka deregulacja, przegląd po pierwsze wielu regulacji, które w naszej ocenie są no niepotrzebne, utrudniają życie, czy to w sektorze edukacji, czy to w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy to w takim codziennym życiu konsumentów, bo tutaj mamy na przykład zakaz handlu w niedzielę, czy różnego rodzaju regulacje dotyczące prowadzenia biznesu, dostępu do zawodów, to wszystko zostaje ograniczone, tak żeby po prostu Wielkopolska stała się regionem o wysokim poziomie wolności gospodarczej. Ja tylko przypomnę, że w rankingach wolności gospodarczej, które oceniają całą Polskę, my jesteśmy zazwyczaj w ogonie krajów Unii Europejskiej, więc być może nie zmieni to całej Polski, ale przynajmniej to liberalne województwo na pewno chciałoby aspirować, żeby pod kątem także tym regulacyjnym być w takiej pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych województw i regionów w Unii Europejskiej. No i wreszcie także te kwestie światopoglądowe, one nie są może mocno opisane w rozdziale, bo pisali go ekonomiści i osoby zajmujące się biznesem, więc dla nas pewne rzeczy po takiej stronie światopoglądowej wydawały się oczywiste. Nawet padał taki zarzut na jednej z debat, że mało tam mamy miejsca poświęconego takim wolnościom osobistym, ale jednak gdzieś się to pojawia, zarówno pod kątem takiej wprowadzenia, o ile na to pozwoli też system centralny równości małżeńskiej, czyli dostępu do instytucji, czy to związków partnerskich, czy jakkolwiek będzie to nazwane, także osób tej samej płci, kwestie legalizacji, czy liberalizacji prawa narkotykowego, tak żeby marihuana, mniej szkodliwa niż wódka czy papierosy, no, nie była produktem zakazanym, w duchu tego, co dzieje się w wielu krajach Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, i myślę, że ten akcent na inne wolności światopoglądowe też będzie mocno w takim liberalnym województwie stawiał.
Zwłaszcza, że tak naprawdę te zmiany, które są wprowadzane jakby w tej książce, te propozycje, to są jakby zmiany, które można by było wprowadzić w dość tak naprawdę krótkim czasie. No i w każdym rozdziale jest pokazane, że to nie jest tylko początek tak naprawdę tych zmian, które będą dalej dążyć, bo ta fabularyzacja jest tak naprawdę zwykle jakiś czas, tylko około roku czy kilku lat po czasie, który mamy. Tutaj chciałam się zapytać o właściwie ten liberalizm w tym rozdziale, bo i samo województwo jest określone mianem liberalnego, i w samej książce też w tym rozdziale zostało podkreślone, że to województwo jest liberalne, a nie libertariańskie. Gdzie leży granica między tym liberalizmem a libertarianizmem na przykładzie tego modelowego województwa? No, nie ma jakby jednoznacznych definicji czy to pojęcia libertarianizm i liberalizm, więc tutaj są odwieczne spory, co te rzeczy oznaczają, ale myślę, że w takim bardzo dużym uproszczeniu wielu libertarian chciałoby praktycznie no, likwidacji czy usunięcia instytucji państwa czy władz takich lokalnych, państwowych z większości obszarów życia, czy być może nawet ze wszystkich. Część z nich to tacy anarcho-kapitaliści. Osoby, które tego państwa by w ogóle nie chciały. Z kolei myślę, że wśród liberałów taki dominujący pogląd gospodarczy to jest pogląd, że państwo powinno pozostać, ale powinno być ograniczone i w tych obszarach, w których działa, być sprawne, a to jest możliwe dzięki temu, że wycofuje się z innych obszarów, więc może skupić się na kilku priorytetach, takich jak na przykład bezpieczeństwo, tym przede wszystkim bezpieczeństwo fizyczne, wymierzanie sprawiedliwości, dbanie o równość wobec prawa. A nie musi zajmować się wszystkim, łącznie z wypłacaniem na przykład zasiłków czy transferów socjalnych także osobom najbogatszym, bo to się dzisiaj dzieje na przykład z powszechnym 500+, czy z innymi powszechnymi programami socjalnymi. Więc z tej perspektywy jest to na pewno istotna różnica, jeżeli chodzi o skalę właśnie udziału państwa w tym projekcie. Myślę, że zarówno libertarianie, jak i liberałowie byliby zadowoleni, mieszkając w takim województwie, a jednocześnie cała koncepcja pozwala także na głębszą decentralizację, bo ja sobie wyobrażam, że w ramach tego liberalnego województwa może pojawić się jakaś gmina, która będzie chciała w sposób na przykład bardziej konserwatywny podchodzić do pewnych rzeczy, ale być może pojawi się także jakaś gmina bardziej libertariańska, która by chciała jeszcze mniej obecności państwa, jeszcze więcej zderegulować, co moim zdaniem jest w ogóle zaletą tej koncepcji, bo ona pozwala na różnego rodzaju eksperymenty, takie, w których braliby udział dobrowolnie mieszkańcy danej społeczności i dzięki temu trochę testowanie różnych rozwiązań, sprawdzanie w praktyce, co się lepiej sprawdza, co się gorzej sprawdza, a finalnie także no, pewnego rodzaju migracje wewnętrzne, głosowanie nogami trochę za tym, w którym regionie Polski chciałoby się żyć, który jest dla mnie bardziej przyjazny. To dzieje się na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy przykład osób wspierających na przykład czy bliższych partii demokratycznej, ale które jednak przez na przykład bardzo wysokie ceny nieruchomości, regulacje na rynku nieruchomości migrują do Stanów bardziej konserwatywnych, gdzie silniejsza jest partia republikańska, takich jak Teksas, na przykład z Kalifornii, czy Floryda, osoby migrujące ze stanu Nowy Jork. Więc takie migracje się dzieją, bo komuś na przykład nie podobają się rozwiązania gospodarcze w danym stanie. No tutaj też pewnie będzie można podobne zjawiska obserwować. Tutaj migracje też zostają podkreślone, czy to właśnie w tym liberalnym województwie, kiedy wojewoda przeniósł swoją karierę z Warszawy do Poznania, czy na przykład w konserwatywnym, kiedy konserwatywny informatyk przeniósł się z lewicowego zachodniopomorskiego właśnie do województwa podlaskiego. Także to wszystko, o czym Pan mówi, też w tej publikacji się znajduje. Nie zawsze jakby powiedziane wprost, ale to też o to chodzi pewnie w tych fabularyzowanych rozdziałach. I tym takim mocnym punktem, który tak naprawdę się przez cały ten rozdział o liberalnym województwie marzeń przejawia, to jest to 2 razy 15, czyli 15-procentowy podatek PIT i CIT, nieprogresywny i dla firm, i dla osób fizycznych. Jest podkreślone, że 15% to również minimalna unijna stawka, stąd jakby zostało wybrane właśnie taki procent.
I w liberalnym województwie, w tej liberalnej wersji Wielkopolski, ten podatek zostaje wprowadzony w drodze referendum. I to referendum ma dosyć dobre jakby wyniki na rzecz tego 15-procentowego podatku, mimo początkowego oporu rolników. Jak konkretnie miałby wyglądać ten podatek? Jak obecnie jakby właściwie wygląda to w Polsce? I czy takie wprowadzenie podatku niesie za sobą poza korzyściami też jakieś negatywne konsekwencje? Na pewno ta koncepcja, którą zaproponowaliśmy, no jej siłą jest prostota i to, że ten podatek jest właśnie prosty, zrozumiały. My chcemy także zrezygnować z tych technicznych przepisów, które pobór podatku komplikują, łącznie z różnymi ulgami, odpisami, które jakby też sprawiają, że te podatki są bardziej skomplikowane, tak żeby te podatki po prostu też były powszechne i równe jak dla jak największej grupy społeczeństwa. Stąd ta koncepcja wciągnięcia do podatków od przedsiębiorców, rolników, bo tak naprawdę wielu rolników w Polsce to są rolni przedsiębiorcy, tak ich się powinno nazywać. I jest niezrozumiałe, dlaczego osoby, które na przykład mają wielohektarowe gospodarstwo, w tej chwili są traktowane w sposób bardziej korzystny podatkowo niż na przykład fryzjerka czy właścicielka restauracji na rynku w Poznaniu, czy właścicielka kwiaciarni w centrum Piły, tak? Więc to są osoby, które prowadzą małe firmy i często mają dość wysokie już na starcie obciążenia podatkowo-składkowe, a rolnicy w tej chwili są w innym systemie, w którym te podatki i obciążenia są dużo niższe, dlatego my stawiamy to taką równość wobec prawa. A jednocześnie dzięki temu jakby ta baza podatkowa jest szeroka, co sprawia, że ten system staje się bardziej sprawiedliwy, bo jest systemem wtedy naprawdę powszechnym. Więc to jest dla nas ważne. A to rozszerzanie bazy jest potrzebne po to, no bo obniżanie podatków oznacza, że wpływy będą spadać, więc my musimy je znaleźć jakby w szerszej liczbie osób. I stąd jakby ta konieczność takiej większej powszechności tych podatków. Równocześnie poprzez między innymi prywatyzację generowane są dodatkowe środki, które w tym początkowym okresie pozwolą na wypełnienie tej luki, którą mogłyby w finansach publicznych samorządu wywołać obniżki podatków. Coś, co jest dla nas istotne, to także taka liberalna odpowiedzialność. My nie chcemy obniżyć podatków i doprowadzić do eksplozji deficytu. Nie chcemy, by inne województwa musiały Wielkopolskę ratować ze względu na jakieś trudności finansowe. My chcemy postępować tak, jak myślę, wielu mieszkańców Poznania i innych części Wielkopolski poznanuje, czyli właśnie w sposób bardzo odpowiedzialny, dobrze gospodarować zasobami, tak aby te finanse publiczne były zrównoważone. I faktycznie jakby jest ta koncepcja tego referendum, w którym no, trzeba przekonywać właśnie do powszechności tych podatków, do korzyści z prostoty, do tego, że też poprzez wycofanie się władz lokalnych z pewnych obszarów życia możemy się lepiej skupić na tych, które w naszym portfolio, powiedzmy, zarządzania regionem pozostaną. Więc jest to też jakby takie pokazanie, że coś za coś. Płacimy niższe podatki. Mamy mniej obecności władzy lokalnej w niektórych obszarach życia, ale jednocześnie staramy się być sprawni tam, gdzie to państwo lokalnie pozostaje. Tutaj padły takie dwa wątki, jeden powiedzmy dotyczący prywatyzacji, a drugi tego skomplikowania systemu podatkowego w Polsce. I póki jesteśmy przy tych podatkach, to chciałam się jeszcze na chwilę przy tym zatrzymać. Myślę, że tu zdecydowana większość się zgodzi z tym, że mamy skomplikowany system podatkowy. W rozdziale są wymienione niektóre z tych podatków, o których często zapominamy, jak na przykład podatek od psa. W tym liberalnym województwie te podatki miałyby być stopniowo usuwane przy tej pierwszej dużej zmianie tego 15-procentowego podatku PIT i CIT. Dlaczego właśnie te zmiany byłyby usuwane na takiej drodze ewolucji, a nie rewolucji? Skąd właśnie decyzja, żeby zmieniać to liberalne województwo marzeń powoli, a nie tak nagle, skoro ten system podatkowy w tym momencie jest skomplikowany i ekonomiści się wypowiadają o nim raczej negatywnie? Myślę, że po pierwsze, jakby te zmiany już w początkowej fazie są dość zdecydowane i można nazwać je nawet radykalnymi w kontekście chociażby tego 2x15, czy jednak bardzo szerokiego zakresu deregulacji i prywatyzacji, w którym od wielu lat nie mieliśmy w Polsce
do czynienia, więc to jakby myślę, że będzie taki pierwszy impuls, który w tym województwie będzie także impulsem do szybkiego rozwoju. A jednocześnie no, chcemy postępować w sposób odpowiedzialny, więc nie możemy od razu obiecać, że zlikwidujemy wiele innych takich sektorowych, mniejszych podatków, bo po prostu na ich likwidację trzeba znaleźć środki także w lokalnym budżecie, ale docelowo im uda się wygospodarować więcej środków, czyli ta powszechna baza podatkowa na przykład przyciągnie więcej firm do Wielkopolski, czy to zagranicznych, czy z innych części Polski, jak to pozwoli nam na zwiększenie zasobów podatkowych, tych z powszechnych podatków, to będzie przestrzeń do tego, żeby likwidować te podatki takie sektorowe, które moim zdaniem są najmniej sprawiedliwe, bo one po prostu uderzają w wybrane grupy społeczne, grupy zawodowe, a podatki powinny mieć bardzo szeroką bazę, ale jednak być takimi rzeczami powszechnymi, czyli stąd stawianie jednak na PIT, CIT, czy na w skali kraju na VAT, a nie na podatek od supermarketów, podatek od banków, który tak naprawdę jest podatkiem od tych ludzi, którzy mają w bankach kredyty, podatek od innych obszarów, sektorów działalności gospodarczej. I jest to takie myślenie także o sprawiedliwości tego systemu podatkowego w liberalnym województwie marzeń. Dużą rolę przy tym wszystkim odgrywa prywatyzacja, ale nie wszystkich instytucji publicznych. Jak ona by wyglądała w tym liberalnym województwie marzeń, a jak wygląda obecnie w Polsce? No, obecnie w Polsce to prywatyzacja została od kilku lat zatrzymana. Co więcej, raczej mamy zjawisko przeciwne, to znaczy takie nacjonalizacje czy renacjonalizacje. I to zwiększa ten udział sektora państwowego w gospodarce, który no, niestety jest też sektorem silnie upolitycznionym. No, słyszymy o różnego rodzaju skandalach czy no, bardzo oburzających sytuacjach zatrudniania bliskich osób ze względu nie na kompetencje, ale na legitymację partyjną, jakieś relacje rodzinne w tak zwanych spółkach Skarbu Państwa, tak zwanych, bo ja też nie uważam, że to jest jakiś specjalny skarb, jakaś tam szkatułka ze złotem. No, ciężko mi sobie wyobrazić, jakim skarbem, czy na przykład strategicznym biznesem dla Polski jest to, że państwo posiada kolejki górskie, albo sieć hoteli, albo fabrykę linii do produkcji maszyn do robienia lodów, bo takie rzeczy, choć wiele osób jest nieświadomych, polskie państwo posiada. Mamy także fabryki robienia obuwia specjalistycznego, więc jakby posiadamy wiele rzeczy, które naprawdę bardzo ciężko nazwać strategicznymi i nie ma potrzeby, żeby państwo i politycy nimi zarządzali, więc dzięki przekazaniu tego majątku na poziom lokalny, wydaje mi się, że ta dyskusja o prywatyzacji byłaby też łatwiejsza, bo można łatwiej pokazać korzyści, które lokalne społeczeństwo może mieć z tego, że po prostu władze lokalne pozbędą się tego majątku, sprzedadzą go za dobrą cenę, te pieniądze lepiej wykorzystają, a jednocześnie nie będą tym zaburzać jakichś procesów gospodarczych poprzez jakieś bardziej upolitycznione decyzje. Więc duża część zostanie sprywatyzowana, ale pewne rzeczy można też przekształcić w inne formy działalności. Na przykład Uniwersytet Adama Mickiewicza byłby przekształcony w taką spółkę non-profit, to znaczy on nie generowałby zysków, czy generowane ewentualne zyski byłyby przeznaczane z powrotem, jakby reinwestowane na rzecz działalności statutowej uczelni, a jednocześnie wpuszczamy do władz uczelni lokalnych przedsiębiorców, lokalne społeczności, tak żeby ona jakby pracowała także, jeżeli chodzi o ten proces edukacji dla właśnie rozwoju gospodarczego regionu. I myślę, że to jest ważne, też ta partycypacja szerszej grupy ludzi w takich podmiotach jak uniwersytety, ale też szkoły na niższym poziomie, bo także ta koncepcja w ogóle decentralizacji sprawia, że w wielu obszarach nie tylko w zarządzaniu gminą możliwe byłyby takie większe eksperymenty. Dla mnie takim ważnym obszarem jest edukacja, która także pozwoliłaby na to, aby no, szkoły nie były zarządzane centralnie z Ministerstwa Edukacji, ale żeby pozwolić na większą taką centralizację, eksperymenty z metodami nauczania, większą rolę rodziców, społeczności nauczycieli, dyrektorów, a osłabienie roli centralnych jakby kuratoriów, tak aby no, po prostu skostniały mechanizm starać się oddolnie zreformować, bo jak widać takie reformy odgórne jak na razie dość słabo idą. I to mówię i o edukacji, ale na przykład także o prywatyzacji, co na poziomie centralnym jest tyle barier i jakby hamulców do tego, że bardzo ciężko to zrobić. Politycy boją się tego słowa, a myślę, że na poziomie lokalnym pewne rzeczy po prostu można zrobić łatwiej.
Przy tej prywatyzacji bardzo dużo czerpano z amerykańskiego rynku, na przykład jeśli chodzi o spółki non-profit, które właśnie w Ameryce istnieją, a u nas ta sfera publiczna jest dużo, dużo bardziej regulowana osobnymi aktami prawnymi. Czego my się możemy uczyć właśnie od tego amerykańskiego rynku i jaką wiedzę możemy czerpać? Ekonomiczną, czy nie tylko z USA, a jakie regulacje jednak by się nie sprawdziły, bo na przykład też nie sprawdzają się tam, zwłaszcza, że myślę, że obecnie możemy trochę mówić o takim upadku American Dream. Nie wiem, na ile to jest kwestia mojej bańki, a na ile też tego, że to się coraz szerzej przybija. Przecież w ciągu ostatniego roku wyszły właśnie o tym upadku Ameryki dwie publikacje amerykanistów, czy to Piotra Tarczyńskiego, czy Andrzeja Kochuta. No i ja myślę, że to trochę przesadzone są głosy o tym, że Ameryka upada. Ameryka wciąż jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, z jednym z najwyższych PKB na mieszkańca. Miejscem też nadal szybko rozwijającym się, w przeciwieństwie do na przykład Unii Europejskiej, gdzie ten wzrost jest wolniejszy niż w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że nadal wiele osób i wiąże nadzieję ze Stanami Zjednoczonymi i jakby widzi szansę na to, że ten kraj będzie nadal prężnie się rozwijać. Coś, co myślę, że warto brać jako inspirację, to właśnie ta różnorodność, jeżeli chodzi o kwestie regulacyjne, tak? Mamy Stany, w których w sektorze czy to edukacji, czy prowadzenia działalności gospodarczej, czy zarządzania majątkiem państwowym jest właśnie bardzo słaba obecność władz stanowych, a mamy takie, gdzie to jest silnie uregulowane i to pokazuje, że jakby od tego państwo się nie rozpada, od tego typu różnorodności. I myślę, że to jest ważna lekcja dla nas. Coś, czego bym unikał, a jest to problem w Stanach Zjednoczonych, to często takich regulacji, które można nazwać takim wewnętrznym protekcjonizmem, w tym sensie, że wspieramy rzeczy z naszego stanu, a trochę utrudniamy działalność osobom z innych stanów. Ja mam nadzieję, że w naszej koncepcji byłaby jednak silna ochrona takiej wewnętrznej spójności pod względem regulacyjnym, w tym sensie, żeby nie tworzyć jakiegoś protekcjonizmu wewnętrznego, że jak ciężarówka będzie wieźć towar z Wielkopolski do województwa zachodniopomorskiego, to nagle, nie wiem, będzie musiała być odsłona na granicy, tak? Jakby tego bym uniknął, żeby po prostu te regiony ze sobą współpracowały i szukały wspólnych korzyści. A coś, co też jest problemem w niektórych stanach, to takie przeregulowanie. Tam w wielu stanach ta dyskusja na przykład o czymś, co po angielsku nazywa się occupational licenses, czyli takie regulacje zawodów. I one często są w miejscach, które no, nawet z naszej perspektywy wydają się dość absurdalne, bo mamy stany, w których silnie regulowany jest zawód kosmetyczki czy fryzjera. Tak, żeby wykonywać takie zawody, trzeba mieć jakieś specjalne pozwolenia, zrobić kursy, które oczywiście kosztują i one sprawiają, że osoby o niższych dochodach, często także z różnego rodzaju mniejszości, imigranci, osoby o innym kolorze skóry, one są im trudniej wejść do tej, można nazwać, takiej gildii handlowej na wzór jakby starych doświadczeń średniowiecznych. A oczywiście jest to w interesie już istniejących osób prowadzących tą działalność na rynku, żeby chronić się od konkurencji. No tego na pewno chcielibyśmy w liberalnej Wielkopolsce uniknąć, aby także dostęp do różnego rodzaju zawodów nie był silnie chronionych i żeby pozwolić na tą konkurencję i otwartość do dostępie. Tutaj dużą rolę właśnie odgrywa jakby ta ochrona tej konkurencyjności, tak by nie dochodziło do różnego rodzaju nadużyć. Jest to też po części właśnie w tym województwie, w tym rozdziale opisane. Chciałam się, jak jesteśmy tutaj trochę przy tej kontroli i możliwości nadużyć, zapytać o Wielkopolski Fundusz Majątkowy, który by powstał właśnie w ramach tego liberalnego, modelowego województwa. Jakie zostałyby zastosowane mechanizmy kontroli, żeby nie doszło do nadużyć? No i może dla osób, które nie czytały publikacji, czym właściwie byłby ten Wielkopolski Fundusz Majątkowy? No, skoro planujemy bardzo szeroko zakrojoną prywatyzację, to coś powinno się dziać z tymi pieniędzmi. I myślę, że to jest też ważna kwestia w kontekście dyskusji o prywatyzacji, że
że gdyby to się działo na poziomie centralnym, to byłyby większe obawy wszystkich, że te pieniądze po prostu zostaną przejedzone, że przed jakimiś wyborami zostaną wydane na, nie wiem, waloryzację czy indeksację jakichś świadczeń o dodatkowe pieniądze, przejedzone jakby na bieżącą konsumpcję, a nie zainwestowane w ważne sprawy dla przyszłości, na przykład takie jak system emerytalny, jego przyszłość w Polsce. Widzimy to po przykładzie Funduszu Rezerwy Demograficznej, którego środki są używane do różnego rodzaju bieżących programów, a nie inwestowane tak, żeby po prostu służyć przyszłym emerytom, kiedy sytuacja demograficzna będzie coraz gorsza. Więc jest to taka kopia funduszy, które istnieją już w pewnych krajach. Takim przykładem jest na przykład Norwegia, który ma fundusz finansowany głównie dochodami ze sprzedaży surowców ropy naftowej czy gazu, i on pozwala na inwestowanie środków w różne inne cele, przechowywanie jakby wartości też tego pieniądza, lub przekazywanie go do budżetu centralnego, w tym przypadku budżetu lokalnego, aby móc na przykład robić różnego rodzaju reformy, takie jak obniżanie podatków. Więc jest to fundusz, który powinien też być zarządzany profesjonalnie. No, z naszej perspektywy ważne jest to, żeby osoby, które zarządzają tym funduszem, to nie były osoby z nominacji, powiedzmy, partyjno-politycznych, nie jacyś tam koledzy wojewody tego województwa i członkowie jego rodziny, tylko faktycznie w otwartych konkursach, otwartych także dla osób na przykład z zagranicy. Nie widzę żadnego powodu, dlaczego sprawny menadżer z Niemiec, Francji czy Włoch nie miałby zdecydować się na to, aby zarządzać takim funduszem i środkami, które się znajdują, więc na pewno otwarte konkursy, na pewno przejrzystość całej procedury rekrutacyjnej, na pewno sprawienie, żeby po prostu lokalne społeczności mogły patrzeć takiej władzy w takim funduszu na ręce, a nie chowania się za różnymi hasłami typu, nie wiem, tajemnica przedsiębiorstwa czy tego typu sloganami, które teraz są na przykład w spółkach Skarbu Państwa, tak ciężko o wnioski o dostęp do informacji publicznej do tych spółek. Więc no, to jest ważny element, ale też myślę, że przez to, że tych lokalnych podmiotów zarządzanych przez sektor publiczny będzie mniej, to łatwiejszy będzie ich monitoring. No, w tej chwili mamy ponad 400 podmiotów w tym gronie spółek, gdzie państwo ma udziały, i tego jest bardzo dużo. Nie mówię już o różnego rodzaju agencjach zarządzających, czy to terenami leśnymi, czy gruntami, czy terenami rolnymi, więc jest zbyt tego wiele i ciężko to kontrolować. Jeżeli to będzie ograniczone, to łatwiej będzie lokalnej opinii publicznej, mediom, niezależnym od władzy lokalnej, patrzeć takim instytucjom na ręce. Tutaj w takim razie dziękuję za odpowiedź. Chciałam właściwie już powoli, powoli zmierzać do końca i zadać jeszcze ostatnie pytania. Wojewodą Wielkopolski zostaje liberał. Tutaj bym się może na chwilę zatrzymała, bo też jestem świadoma, że nie wszyscy albo czytali publikacje, albo oglądali wcześniejsze filmy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wyglądałaby właśnie przy tej nowej umowie społecznej funkcja wojewody, to albo odsyłam do publikacji, albo do filmu, który nagrałam z Jakubem Drożdżem o konserwatywnym województwie. Tam pojawiało się też szereg pytań o sam właśnie sposób regulacji. Mamy taki dłuższy wstęp o tym, jak właśnie by ta nowa umowa społeczna wyglądała. W każdym razie, wracając, tym wojewodą Wielkopolski zostaje liberał, który jest tutaj bezimienny, nie jest przedstawiony z imienia i nazwiska. Jest podkreślone jednak, że on jest jednym z liderów Koalicji Obywatelskiej, który z Warszawy przeniósł się do Poznania. Tym samym Koalicja Obywatelska została pokazana jako ta partia liberalna. Tutaj też myślę, że możemy polemizować, jak właśnie to wygląda. Jak to przekłada się właśnie na te kwestie programu wyborczego czy światopoglądu członków i członkiń Koalicji Obywatelskiej? I czy w ogóle teraz w Polsce możemy mówić o tym, że liberałowie mają swoją faktyczną reprezentację, czy to w Sejmie, czy w Senacie, czy w ogóle jakąś polityczną? Myślę, że to, że ta osoba tutaj decyduje się porzucić karierę w Warszawie i wrócić do Poznania, pokazuje, jak ważna będzie także rola wojewody i władz lokalnych w tym nowym systemie, że ona może być bardziej atrakcyjna dla pracy w szeroko rozumianym sektorze
publicznym niż bycie parlamentarzystą w Warszawie. W tej chwili ja widzę taki problem przy naszym obecnym porządku ustrojowym, że wielu samorządowców traktuje Radę Miasta czy jakieś inne ciała lokalne trochę jako taką przestrzeń, a spróbujemy tam podziałać. Może kiedyś uda się dostać na dobre miejsce na listę do Sejmu i w cudzysłowie uciec do Warszawy. Chciałbym, i myślę, że ta koncepcja trochę osłabia tego typu bodźce, to znaczy bycie we władzach lokalnych może być bardziej atrakcyjne niż zarządzanie czymś z poziomu państwowego, bo te władze lokalne mają dużo więcej kompetencji i dużo więcej też odpowiedzialności. I to jest ważne, i w ogóle ta cała koncepcja decentralizacji jest sama w sobie taka liberalna w duchu, przekazująca władzę na niższy poziom, więc bym powiedział, że ten liberalizm przenika tutaj wszystkie regiony Polski, choć różne inne kwestie podatkowo-regulacyjne mogą nas różnić. I z tej perspektywy, no, ta książka była też pisana w bieżącej rzeczywistości politycznej, patrząc po prostu na to, jakie takie menu polityczne w tej chwili mamy, stąd ten wątek Koalicji Obywatelskiej. No, na pewno Koalicja Obywatelska to jest w ogóle koalicja, tak? Więc po pierwsze warto pamiętać, że są różne nurty w tej koalicji. W tym jest Partia Nowoczesna, która zarówno przy powstaniu, jak i myślę dzisiaj, jest takim silnym nurtem liberalnym, zarówno gospodarczo i światopoglądowo, i jest taką częścią tej koalicji, która ten liberalizm mocniej reprezentuje, ale są też liberalni politycy, myślę, Platformie Obywatelskiej, choć pewnie jest ich mniej dzisiaj niż w 2000, na przykład 2007 roku, kiedy no, Platforma wygrywała wybory przy mocno liberalnym programie, od którego niestety w okresie głównie kryzysu finansowego częściowo odeszła. Więc ja myślę, że nie nazywałbym całej Koalicji Obywatelskiej koalicją liberalną, czy Platformy Obywatelskiej partią liberalną, bo jest tam bardzo wiele nurtów. Nowoczesną już tak, Nowoczesną nazywałbym partią liberalną. Myślę, że oni także tego słowa się nawet nie wstydzą i sami tak o sobie mówią. A jednocześnie no, w Polsce myślę, że jest ogromna przestrzeń do tego, żeby w przyszłości z konsolidacji być może różnych środowisk powstała taka profesjonalna partia liberalna na wzór na przykład FDP, Niemieckiej Partii Liberalnej, która systematycznie w różnych wyborach zdobywała 6, 7, 8% głosów, czy partii liberalnych w innych krajach Europy Zachodniej, które często stanowią część koalicji rządzących, czy nawet partie jakby są liderami koalicji rządzących, więc w tej chwili jest taka nisza na rynku, którą po części w mojej ocenie wykorzystuje także Konfederacja, przyciągając część wyborców takich zaniedbanych przez resztę opozycji pod względem liberalizmu gospodarczego. Nie sądzę, żeby cokolwiek się w tym wymiarze wydarzyło przed wyborami, bo jest zbyt mało czasu. Wszyscy też wiemy, jak działa system wyborczy, który raczej premiuje większe partie, jakie jest ryzyko bycia pod progiem wyborczym. Ale być może po wyborach będzie jakaś przestrzeń do tego, żeby tworzyć jakieś nowe inicjatywy polityczne, tak żeby ten elektorat zagospodarować. Według innego badania, bo Fundacja Wolności Gospodarczej wspiera różne projekty, w tym właśnie książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, ale wsparliśmy także grantem badanie, które nazywało się Wolność pod lupą. W nim autorzy przebadali poglądy Polek i Polaków pod względem właśnie takich różnych liberalnych wartości, czy to w gospodarce, czy światopoglądowych. No im wyszło, że taki elektorat liberalny w Polsce to jest około 19,5% osób, co jest dość dużą liczbą, i że faktycznie duża część tej grupy czuje się niezagospodarowana politycznie. Jednocześnie niecałe 5% to jest taki elektorat już stricte libertariański, który chce w ogóle bardzo mało państwa, czy w ogóle jak najmniej, czy wycofania się państwa z bardzo wielu obszarów życia, więc to pokazuje, że jest potencjał, jest nisza na rynku politycznym. Teraz trzeba tylko znaleźć kogoś, kto będzie chciał ten potencjał w przyszłości wykorzystać i skonsumować. No, częściowo próbuje wykorzystywać ten potencjał Konfederacja, chociaż z nią to też, jeśli chodzi o zwłaszcza światopogląd, trudno nazywać partią liberalną. Ale też widać, że na przykład coraz rzadziej jakby się wypowiadają w kwestiach światopoglądowych i się skupiają na tych gospodarczych, żeby w jakiś sposób zagospodarować pewnie ten elektorat. I tutaj może już tak zmierzając do końca, mam takie ostatnie pytanie. Czy są jakieś kwestie, które czy to z tego liberalnego województwa, z tego rozdziału, czy z całej publikacji w duchu liberalizmu możemy
czerpać już teraz i które mogą być już teraz wprowadzone, tak żeby też może czy to przeciwdziałać polaryzacji, która jest też mocno zaznaczona w tej książce, czy po prostu ułatwiać życie Polakom i Polkom. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo ono też pada często na debatach, czy jakby musimy czekać na ten moment głębokiej zmiany ustrojowej, by część z tych rzeczy wprowadzać w życie. I wydaje mi się, że nie, że jakby ten rozdział też może inspirować po prostu do większej decentralizacji. Tak naprawdę ostatnie lata to raczej trend odwrotny, czyli centralizacja władzy, odbieranie części kompetencji władzom lokalnym. I przynajmniej warto przywrócić to, z czym mieliśmy do czynienia w 2015 roku, ale myślę, że można pójść dalej. I na przykład, jeżeli chodzi o decentralizację finansową, czyli takie przekazanie faktycznie części wpływów z podatków władzom lokalnym, tak żeby one nie jeździły do Warszawy i nie wracały z powrotem, byłoby istotne, bo widzimy też wiele dyskusji o tym, że z jednej strony czasami poszerza się kompetencje samorządów, ale nie daje im się więcej zasobów na realizację zadań. A po drugie, że z kolei, kiedy obniża się podatki na poziomie centralnym, to jednocześnie obcina się też wpływy samorządom bez jakichś stałych narzędzi kompensacji. Jak one są, to są takie bardziej uznaniowe, a nie systemowe. I dlatego wydaje mi się, że warto z tą decentralizacją po prostu eksperymentować, nawet jeżeli nie uda się doprowadzić do stworzenia tej całej koncepcji senatu samorządowego i faktycznej zmiany ustrojowej, ale jest to taki, myślę, fajny cel, do którego warto dążyć, a w międzyczasie, no właśnie, przekazywać więcej kompetencji lokalnym społecznościom i lokalnym władzom, by pozwolić na większą różnorodność w Polsce, co myślę, że może nie aż tak jak w tej ostatecznej koncepcji, ale i tak trochę obniżyć temperaturę sporu politycznego, polaryzacji, a także pozwolić na różnego rodzaju eksperymenty z rozwiązaniami, które byłyby bardziej optymalne dla tych osób, które one dotyczą, czyli tych lokalnych społeczności, bo wiele rzeczy po prostu może być tam lepiej zrobione, bo ci bezpośredni konsumenci rozwiązań systemu są tam. Są nie tylko w Warszawie, tylko są w różnych lokalnych społecznościach i można je wtedy lepiej dla nich te rozwiązania zaprojektować. To też jest taki wniosek, który bardzo często się pojawia tutaj na kanale, że w taki bezpośredni sposób dużo łatwiej się zmienia tą swoją okolicę, swoje najbliższe otoczenie, bo tak naprawdę to dużo częściej kształtuje naszą rzeczywistość niż ta polityka centralnie, więc tutaj w tym duchu decentralizacji na pewno byłoby to dużo, dużo prostsze. Dziękuję bardzo za rozmowę o liberalnym województwie i tak naprawdę nie tylko o tym. Ze mną na kanale był Marek Tatała, jeden współautorów publikacji inkubatora umowy społecznej Umówmy się na Polskę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.